Dzień dobry, szanowni państwo, za momencik będziemy zaczynać. Panie dyrektorze, a pan jest w stanie przyjąć? Tak? No, zapraszam. Witam państwa na dzisiejszej konferencji prasowej z okazji upamiętnienia 5. rocznicy śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Jakie wydarzenia przygotowano z tej okazji? O tym opowie pani Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, pani Magdalena Adamowicz, europosłanka, żona prezydenta, Antonina Adamowicz, córka pana prezydenta, pan Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej, Magdalena Mistat, zastępczyni dyrektora ECS, pan Waldemar Kotowski, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Pawła Adamowicza. Bardzo proszę panią prezydent o zabranie głosu. Szanowni państwo, pewnie wielu z nas trudno w to uwierzyć, tak jak 5 lat temu trudno było uwierzyć w te informacje, które do nas docierały, ale za 2 tygodnie minie 5 lat od tragicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym w Gdańsku, których skutkiem była śmierć prezydenta Pawła Adamowicza. Tak, to już 5 lat. Dlatego jak co roku, ale w tym roku szczególnie, zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wspomnieć pana prezydenta, upamiętnić go, do bycia razem. Bo myślę, że to, co chyba każdemu z nas zostało w pamięci, to garnięcie się ludzi do siebie wzajemnie. Wtedy, kiedy najpierw czekaliśmy na wieści, czy uda się pana prezydenta uratować. Potem, kiedy tutaj, niemalże w tym miejscu, w którym dzisiaj stoimy, tłumy gdańszczan nie tylko żegnały pana prezydenta przed odprowadzeniem go na miejsce wiecznego spoczynku w Bazylice Mariackiej. Wtedy wszędzie chcieliśmy być razem. I także te wydarzenia, które przygotowaliśmy wspólnie z różnymi środowiskami, szkołą imienia Pawła Adamowicza, bliskimi pana prezydenta, Europejskim Centrum Solidarności, Fundacją Gdańską, są dla każdego. Ja bardzo serdecznie zapraszam, jak co roku, o godzinie 19, 13 stycznia, pod tablicę upamiętniającą miejsce zamachu, które znajduje się między Katownią a Złotą Bramą. O 19 kilka krótkich przemówień, oddanie hołdu, potem wspólne przejście do Bazyliki Mariackiej, do grobu pana prezydenta. To wszystko przy dźwiękach wygrywanych na Carillonie, dźwiękach, które tak dobrze pamiętamy z tamtego czasu, w dźwiękach Sound of Silence. Później międzywyznaniowa modlitwa przy grobie pana prezydenta Pawła Adamowicza, a następnie widowisko słowno-muzyczne, które także ma nas skłonić do refleksji, bo będą poza występami artystycznymi, poza piosenkami, które skłaniają do refleksji, także będą cytowane fragmenty różnych wystąpień pana prezydenta Pawła Adamowicza, które myślę, że nic a nic nie straciły na aktualności, a mają nas także zachęcić do refleksji. To nie jest tak, że i myślę, że niestety otaczająca nas rzeczywistość pokazuje, że to nie jest tak, że hejt się skończył. Hejt nadal zbiera swoje żniwo. Wydaje się, że także w tę rocznicę dobrze by było, żebyśmy oddali się refleksji i temu, co każdy z nas może zrobić, żeby przeciwdziałać właśnie mowie nienawiści, byciu wrogiem jeden do drugiego. Pełen program wydarzeń oczywiście na stronie gdańsk.pl. Już dzisiaj bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego programu. Zapraszam, bądźmy razem. Zapalmy świeczkę, złóżmy kwiatek 13 stycznia w sobotę o godzinie 19 przy tablicy upamiętniającej pana prezydenta Pawła Adamowicza. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu żonę i córkę pana prezydenta, pani Magdalena Adamowicz i pani Antonina Adamowicz. Szanowni państwo, tak jak powiedziała pani prezydent, 5. rocznica. 5. rocznica, która nie tylko dla nas, dla rodziny, ale też dla gdańszczan i wielu Polaków była wielkim dramatem i wielką tragedią. Ale w sercach niektórych ludzi oprócz żalu i smutku narodziła się myśl, aby stworzyć coś innego, aby stworzyć coś więcej, aby
ta tragedia nie była tylko zapamiętana jako dramat i smutek, ale aby przekuć ją w coś dobrego. Promować dobre praktyki, promować dobro, a także postawy, które sprawią, że w przyszłości ta mowa nienawiści nie będzie zbierać takich żniw i plonów. Dlatego została powołana inicjatywa Nagrody imieniem Pawła Adamowicza. Jest to inicjatywa, którą zainicjował Europejski Komitet Regionów, sieć organizacji schronienia międzynarodowa ICORN oraz miasto Gdańsk. W tym roku nagroda zostanie przyznawana po raz trzeci. W skład jury wchodzą osoby z grona międzynarodowego, także właśnie ze struktur europejskich, ale z miasta Gdańska, przedstawiciele nauki i innych środowisk. I jest to nagroda dla tych, którzy są odważni w promowaniu postaw walczących o prawdę, walczących przeciwko ksenofobii, walczących przeciwko mowie nienawiści, promujących równość, wolność, tolerancję. Ogłoszenie laureata tegorocznej nagrody odbędzie się właśnie 13 stycznia o godzinie 16, a taką ścisłą czołówkę osób, które zostały zakwalifikowane do ścisłej piątki tych kandydatów międzynarodowych, zaprezentuje Antonina. Dzień dobry. W tej edycji zostali nominowani Natalie Apre, burmistrz Rennes, za zaangażowanie, osobiste przekonania i pionierskie przywództwo jako pierwsza kobieta burmistrz w Rennes od 2014 roku. Ala Myranowa, wójt gminy Inchulka z Ukrainy, za walkę o niepodległość Ukrainy i działanie na rzecz rozwoju gminy. Anna Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia Homofaber. Stowarzyszenie Homofaber jest organizacją, która działa, by propagować prawa człowieka i działa głównie w Lublinie. Chcą promować prawa człowieka bez względu na pochodzenie, orientację czy przekonania. Stowarzyszenie na rzecz demokracji lokalnej z Wadowici, Bośnia i Hercegowina. Od lat 90. stowarzyszenie niesie pomoc i działa na rzecz odzyskania godności gospodarczej i społecznej autonomii dla tysięcy ludzi, którzy byli ofiarami konfliktów lub prześladowań na całym świecie. Krajowa Federacja Stowarzyszeń Kobiet Romek Kamiry. Kamira jest ogólnokrajową federacją stowarzyszeń kobiet romskich i działa na rzecz wolności, solidarności i równości Romów. Jej głównymi celami są promowanie włączenia społecznego, jednocześnie promując zachowanie romskich zwyczajów i tradycji. Szanowni Państwo, ja chciałam jeszcze zaprosić wszystkich, którzy czują taką potrzebę, którzy chcieli być w tym czasie z nami, dlatego że tegoroczne obchody są wyjątkowe. Nie dlatego, że jest to jakaś tam częściowo okrągła rocznica, ale przede wszystkim dlatego, że bardzo wiele się zmieniło. Po 15 października w Polsce zawitała na nowo wielka nadzieja. Jest to nadzieja, o którą Paweł walczył. Jest to coś, co Paweł był przekonany, że się stanie i bardzo by się teraz cieszył z tych zmian, bardzo by je wspierał. Dlatego myślę, że warto też w tym momencie właśnie wspomnieć jego jako takiego jednego z pierwszych, który przeciwstawił się zaraz na początku temu złu, które było i chciał to zło pokonać i teraz nam wszystkim wspólnie i Wam, bo to też jest inicjatywa oddolna, się udało wszystkim Polakom. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu pana Waldemara Kotowskiego, dyrektora Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Pawła Adamowicza. Dzień dobry, witam Państwa. W tym roku minęło 5 lat, kiedy pan prezydent Piotr Adamowicz spotkał się z dyrektorem jednej ze szkół w Szkocji, panem Krzysztofem Zajączkowskim. Opisał to w swojej książce Gdańsk jako wspólnota i wydaje mi się, że był to ten moment, kiedy w głowie pana prezydenta pojawił się pomysł powołania w Gdańsku innej trochę szkoły niż szkoły, które do tej pory funkcjonowały.
To był prawdopodobnie ten moment, kiedy w czasie rozmowy z rektorem Uniwersytetu Gdańskiego podjęto decyzję, że być może w przyszłości taką szkołę warto powołać. Niestety pan prezydent nie doczekał momentu, kiedy szkoła powstała, natomiast w roku 2019, krótko po śmierci pana Adamowicza, powołano do życia przy Uniwersytecie Gdańskim Liceum Ogólnokształcące, które otrzymało imię pana prezydenta Pawła Adamowicza. Co roku obchodzimy Dzień Patrona Szkoły, natomiast w tym roku pierwszy raz nasze uroczystości zostały wpisane do uroczystości miejskich. Z tego względu chcemy zainicjować coroczne debaty, rozmowy ważne dla uczniów i ważne dla całego społeczeństwa. W tym roku zaplanowaliśmy przeprowadzenie debaty panelowej Nowoczesna szkoła w nowoczesnym mieście. Wydaje nam się, że jest to zgodne z tymi pomysłami, z tymi spostrzeżeniami pana prezydenta na temat nowoczesnej edukacji w Gdańsku. W tej debacie panelowej weźmie udział pan profesor Cezary Olbracht-Prądzyński, pan Wojciech Rzechak, były dyrektor jednego z liceum w Krakowie, w tej chwili również publikujący wiele na temat zmian w polskiej edukacji. Pani oczywiście prezydent Dulkiewicz, a więc chcemy zaprosić do dyskusji kogoś z samorządu, kogoś praktyka z edukacji, kogoś, kto zajmuje się naukowo nowoczesną edukacją. Oczywiście jest to debata w szkole, więc nie wyobrażamy sobie, że w czasie tej debaty udziału nie wezmą, nie wzięliby również nasi uczniowie. A więc miejmy nadzieję, że w czasie tej debaty istota nowoczesnej szkoły w nowoczesnym mieście, jakim jest Gdańsk, będzie jakby dla nas wszystkich początkiem do nowych celów i nowych zadań. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i proszę, żeby o planowanym wydarzeniu opowiedział pan Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej. Dzień dobry Państwu. Podczas przygotowań do obchodów piątej rocznicy zabójstwa pana prezydenta Adamowicza w Fundacji Gdańskiej zrodził się pomysł zorganizowania koncertu, taki pomysł trochę na gorąco ad hoc. I ten koncert się odbędzie, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi, tak jak już zapowiedziała pani prezydent Dulkiewicz. Koncert odbędzie się w sobotę, 13 stycznia o godzinie 20 w Bazylice Mariackiej, bezpośrednio po modlitwie ekumenicznej. Koncert będzie miał charakter wolny, czyli zapraszamy wszystkich mieszkańców Gdańska, turystów, tych, którzy będą chcieli być tego wieczora z nami. Zwracamy uwagę tylko na to, że Bazylika Mariacka, choć bardzo pojemna, to ma swoje ograniczenia, także trochę będzie obowiązywać zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszamy Państwa do tego, żeby miejsca zająć relatywnie szybko. Wciąż jeszcze negocjujemy z artystami. Swój udział potwierdzili już znakomici artyści, którzy też mają taki charakter bardzo prospołeczny. Wystąpi na pewno Bowska, wystąpi Ewelina Flinta, wystąpi Marek Piekarczyk, wystąpi Tadeusz Zibert. Koncert będzie przerywany materiałami filmowymi, wspomnieniami związanymi z prezydentem Adamowiczem. Zapraszamy Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję. Przed nami także wieczór dla przyjaciela i o tym opowie pani dyrektor Magdalena Mistet. Dzień dobry Państwu. W 2019 roku w tym miejscu prawie 60 tysięcy gdańszczan, pomorzan, Polaków, migrantów żegnało pana prezydenta Pawła Adamowicza. Jedni w absolutnej ciszy, inni oddawali się refleksji, próbowali się nią podzielić. Byliśmy świadkami wielu akcji społecznych. Ktoś przyniósł ciepłej kawy, gorącej herbaty, ktoś inny przywiózł bułki, kanapki. Służby miejskie podstawiły autobusy, żeby ci, którzy stali kilkanaście godzin, mogli się ogrzać. To była nieprawdopodobna noc i dzień. To było nieprawdopodobne pożegnanie. Ale też była to ogromna refleksja nad tym, czy ten styczeń w 2019 roku nas zmieni. Czy deklaracje, które sobie wtedy składaliśmy, jedni publicznie, inni w zaciszu domowym, jeszcze inni bardzo intymnie, że ten styczeń coś zmieni w nas samych, w społeczeństwie. Tegoroczny wieczór dla przyjaciela będzie właśnie o tym.
Zaprosimy do rozmowy osoby, które publicznie relacjonowały wydarzenia ze stycznia 2019 roku, mówiąc o tym, jak ważna jest zmiana, jak ważne jest to, aby te wszystkie mowy nienawiści, ten hejt wobec drugiego człowieka wreszcie się skończył i jak to zrobić. Czy ta refleksja jest aktualna, czy coś udało nam się zmienić? O tym chcemy dyskutować między innymi z Esterą Figer, dziennikarką, redaktorką naczelną pozarządowego pisma, ale także portalu NGO.pl, z dr Materską Sosnowską, która od strony politolożki, ale też obserwatorki życia społecznego i twórczyni programu przywództwa społecznego w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza będzie diagnozowała, czy rzeczywiście coś się zmieniło, a jeśli tak, to co? Nasze zaproszenie przyjął także politolog, eseista, redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota, a rozmowę poprowadzi Piotr Jacoń. Czy zmienił nas tamten styczeń, czy my się zmieniliśmy i co wynieśliśmy z tamtych wydarzeń? Zapraszamy Państwa do spotkania podczas Wieczoru dla Przyjaciela 14 stycznia o godzinie 17 tutaj, do Ogrodu Zimowego Europejskiego Centrum Solidarności. Do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Warto też wspomnieć, że ci z Państwa, którzy nie będą mogli być obecni osobiście, będą mogli śledzić transmisję wydarzeń, która będzie na portalu gdańsk.pl. Tam też znajdą się wszystkie szczegółowe informacje a propos upamiętnienia. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli nie, to zapraszam do indywidualnych rozmów i bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo.